Zajazdach, Wygony, Baszta, Mlecznej Drogi, Nurt. Miasteczko ma okna z bursztynu i tak się ukazuje oczom zawieszone u gór. Widnokrąg z ucichłym zamkiem i jeszcze łysicą trzykrzyską oddycha bardzo blisko, jakby rękę położył na klamkę, nie otwierając drzwi. Nie otwieraj innego raju. Dość mi, że drugi mleczny szlak, także gwiaździsty, w dolinie spoczywa Płowej, gdzie pod wieczoru zapachem czystym Wisła ogromna, mając ramiona założone pod głowę, leży na wznak, śpi. Tyle Józef Czechowicz w wierszu o Kazimierzu nad Wisłą, miasteczku o wyjątkowym uroku, do którego ściągają artyści z całej Polski, a nierzadko z innych stron świata. Wielką energię inspirującą ma to miejsce. Bolesław Cybis, Gustaw Daniłowski, Wacław i Karol Husarscy, Zenon Kononowicz, Maria i Jerzy Kuncewiczowie, Antoni Michalak, Tadeusz Pruszkowski, Jan Wydra, Karol Siciński. Oto niektóre nazwiska ludzi, którzy przeszli do legendy Kazimierza. Chcemy Państwa zaprosić na dzień do Kazimierza nad Wisłą. Chcemy Państwu przybliżyć specyfikę tego miejsca, jego niepowtarzalną atmosferę. Za naszym pośrednictwem spotkacie się Państwo z kilkoma postaciami, które już wrosły w kazimierzowski pejzaż, z ludźmi, którzy swoje życie związali z tym miejscem, z osobami ciekawymi, niekonwencjonalnymi, bo takich właśnie to miejsce przyciąga. Gewalt wie nennt man, No proszę, czyżby nagle czas się cofnął? Obrazki kazimierzowskie sprzed kilkudziesięciu lat. Ale, ta dama w kapeluszu to przecież Beata Tyszkiewicz. Wszystko się wyjaśniło. Trafiliśmy na plener filmowy Telewizji Polskiej, która realizuje film Dwa Księżyce według powieści Marii Kuncewiczowej. Powieści, która opowiada o tym miejscu i o ludziach, którzy żyją już jedynie na kartach tej książki. Mail auf die Macht und die Wahrlichkeit und Kevin in uns mal und Peter in uns dau. Mail auf die Macht und die Wahrlichkeit. Wracamy do rynku, gdzie spotykamy artystów malarzy Beatę Matusiak i Wojciecha Lufkę-Kosowskiego, który znany jest również ze Swady Gawędziarskiej. Myśmy wpadli na dwa dni do Kazimierza zawieźć do galerii obrazki. No ale stąd się bardzo źle wyjeżdża. No są kłopoty komunikacyjne, czy ja wiem, jakieś te strajki, nie wiem. Ciężko się wyjeżdża, no jakoś tak, no, dopiero 4 lat siedzę od przyjazdu. A w ogóle to lubię to miasto, dlatego, bo ja to zobaczyłem jeszcze jak byłem bachor, byłem w liceum plastycznym i mieliśmy plenery u Pruszkowskiego tam, za górą Trzech Krzyży. I zjeżdżało się do tego miasta tam parę razy dziennie, malowało się tak miesiąc czasu. No i człowiek się przyzwyczaił i człowiek ma infantylne skłonności do wspomnień, a poza tym to jest bardzo piękne miasto. Ja już pomijam te wykłady o architekturze, ale to jest wszystko dobrze, bo to jest wszystko blisko. I knajpa, i najmądrzejszy sklep jest dwa kroki, i kawiarnia, i wszystko jest w jednym miejscu. Nie trzeba jechać w jedną dzielnicę tramwajem 3 godziny. No także to bardzo mi się to podoba. I dobrze ci tu maluję, a teraz o twoim malarstwie. No męczę się. Ja nie wiem, czy albo jestem niezdolny, albo to jest trudne. Męczę się. Wściekły jestem, nie podoba mi się to, co ja robię. Chciałem, żeby to było dobre, duże, żeby to było jakieś wydarzenie. Ja nie mówię, że format duży czy mały, ale obraz to jest tego, to tam, że te kreski, zdaje się, że te kreski czy plamy mogły być mądrzejsze. Patrzę na drugi dzień świeżym okiem. Także nie jestem zachwycony tym, co ja robię. No męczę się, ale no staram się. Mam swoich tych zwolenników.
adoratorów talentu, no ale to nie znaczy, że mam nic nie robić, bo mnie duma rozsadzi, nie? Trzeba coś robić. Opowiedz... się robi te same kłopoty. Opowiedz o życiu w tym miasteczku jeszcze i o ludziach, z którymi spotykacie się na co dzień albo spotykacie się przy szczególnych okazjach. A ludzi to znam takich tutaj od przekrój społecznej spory, bo to od marginesu społecznego do prezydenta miasta, do dyrektora banku, wszystkich znam. Miałem takie pod moim adresem takie różne spostrzeżenia, że Wojtek z kimś się zadaje, z Antkiem. Antek jest bardzo pożyteczny przy przeprowadzce. Przecież nie pójdę do dyrektora banku, że pomóż mi przenieść łóżko czy tam sztalugę. Antek się znajdzie, jest bardzo uczynny. Bardzo uczynny. Z tym, że oczywiście to jest droga instytucja, bo najpierw chcę na Pritę. To jest taki winko najtańsze za A 15 tysięcy. Na razie, bo mu ręce się trzęsą, to nie podniesie przecież krzesełka. No malarzy, wszystkich znam, bo jak tu się tam troszkę bywa, mieszka. A poza tym to wszyscy przeważnie po Akademii Warszawskiej, czy my się znamy jeszcze i z liceum, i z Akademii. Jesteś zaprzyjaźniony z niektórymi radomskimi malarzami, prawda? Minajewem i byłeś zaprzyjaźniony z nieżyjącym już Andrzejem Kasińskim? O, z Andrzejkiem Kasińskim to byłem w pracowni na jednym roku. Na jednym roku. Z nim były duże kłopoty. Nie rozrywkowy, to on był tam. Tylko kiedyś pamiętam, że mówi, że Wojtek, co za chamstwo, mówi, w tych nowych blokach. Kochał się w Aśce takiej. Najpierw jak się przejdzie do teatralnej, były Aśki imieniny, to z kwiaciarni wziął wiadro róż i wyniósł. I wyniósł tak, że a ten facet, ta przekupka poznała go, no i tam awantura do rektoratu, pismo, ale on mówi, co za chamstwo w zimie, mówi, co za chamstwo. Mówi, ja marznę, jadę tym nocnym tramwajem, mówi, dyrę się, gardło zdarłem. Do 4 rano, że Aśka, kocham cię, bo ja to chamstwo, krzyczy do mnie z okna, że zamknij pysk, ty bydlaku. Bo jakie chamstwo na tym Mokotowie, mówi, daj mi spokój. Także to Andrzejek, to jest takie światełko. I spotykasz się w Kazimierzu z Wojtkiem Minajewem, prawda? Chyba często, co roku. A nie, bo on tu bywa. Nie, ja Wojtka znam tak daleko, ale bardzo sympatyczna jednostka. Żona urodziwa, powiedzmy. Tak, tak. No, nie, bardzo miła, ja tu bez dowcipów. To powiedzmy, wymazać trzeba, nie, z tego tekstu, tak. Bardzo miła kobietka. Chodzi za nim jak kot, bo on zawsze mój Wojtek, otwarta dziurka, patrzysz otwarta, chodzimy na lówkę. Bo nie będziesz pił, bo nie będziesz w ogóle tego, chyba że ja z wami. Także ona ma pewną tolerancję, jeżeli tam. No a w tym Kazimierzu, co jest takiego szczególnego, że i ty tutaj jesteś? Nie wiem, mi się zdaje, że to Wojtek już wszystko powiedział na temat Kazimierza, bo no nie wiem, przyjechałam, zobaczyłam i zostałam. O. Idziemy teraz do Łazuki, o ile mi wiadomo, to znacie się i nawet w jego książce jest jakiś fragment dotyczący twojej osoby. A nawet nie wiem, bo tej książki jeszcze trzeba będzie kupić, bo to nie zobaczymy, co kosztuje. To idziemy do Łazuki. O. Idziemy do Łajdaka. A mam już taki jestem, silny, i dobrze jestem, bez dwóch stan. Bo jeszcze wszystko, może jest mi wszystko jedno, już taki jestem, zimny traj. Dzisiaj w Kazimierzu recital Bogdana Łazuki oraz będzie pan podobno podpisywał swoją książkę. Proszę powiedzieć, od jak dawna przyjeżdża pan do Kazimierza i po co? Proszę pani, od do Kazimierza, jak pamięć tylko ludzka potrafi być niezawodną, a moja jest ostatnio coraz bardziej. I to nie dla wygody, ale po prostu dla udokumentowania tego faktu naszej wspólnej, mam nadzieję, sympatii. W każdym razie ja z Kazimierz jestem bardzo zadowolony, nie wiem jak Kazimierz ze mnie. Krótko mówiąc, pamiętam jako młode pachole jeszcze pierwszy raz przyjechałem z mamą z Lublina. Wtedy była olbrzymia ekskursja, bo nie było takich możliwości komunikacyjnych i myślę, że to jest jakieś no,
45 lat, może 47 już. No i do tej pory ta miłość i sympatia trwa z mojej strony. Mam nadzieję, że już tak pozostanie do końca życia, a może nawet trochę dalej. Co w Kazimierzu lubi pan najbardziej? Jakie miejsce albo co robić? Atmosferę. No miejsca te są tutaj w sensie urbanistycznym i architektonicznym sprecyzowane dosyć dawno, także tutaj wyboru szczególnie się innego nie ma poza rynkiem, farą, prawda, no klasztorem, kościołem, wszystkimi miejscami, które nam się kojarzą oczywiście z naszą historią. Ale za każdym razem jakieś inne szczegóły, jakieś inne fakty. Mam nadzieję, że potrafimy doceniać, stąd nasza tak częsta obecność. Ja sądzę, że tę atmosferę to niepowtarzalną tworzą głównie ludzie, a praktycznie rzecz biorąc ta enklawa ludzi sztuki, konkretnie plastyków, prawda, jeszcze konkretniej malarzy. Jak wiemy, to jest idealna Mekka dla nich, ponieważ oni też nie wierząc w swoją własną wrażliwość przyjechali początkowo na kilka dni, powiedzmy, żeby sobie pomalować. Niektórzy potem to sprolonga to na kilka miesięcy, a już niektórzy widzę, że zostają tutaj na zawsze. Także coś niepowtarzalnego musi jednak być w tym Kazimierzu, skoro jego uroki, powiadam, w tak małym przecież zasięgu wizualnym, jednak są doceniane przez ludzi sztuki. I to głównie z tego powodu. No, poza tym bliskość mojego rodzinnego miasta Lublina, więc to jest... A jak często przyjeżdża pan do Kazimierza? Czy jeszcze tego roku będzie można w lecie pana tutaj spotkać? To znaczy, jeżeli ja będę miał taką możliwość, że zobaczę się z panią, to chętnie przyjadę. Natomiast tak na pewno to mam zaplanowany zawsze urlop, a jeszcze bardziej precyzyjnie moja rodzina ma tutaj miejsce w domu dziennikarza, domu prasy, a ja będę w sierpniu. My się wymieniamy, ponieważ mamy pieski i to pieski porzucone przez poprzednich właścicieli, w związku z czym wymieniamy się wakacyjnie, nad czym trochę ubolewam, no ale coś za coś, jak to w życiu. Dziękuję bardzo, miło pana tutaj spotkać. To ja bardzo dziękuję. W kazimierskich galeriach i kawiarniach wernisaże i koncerty gromadzą zaprzyjaźnionych miejscowych i przyjezdnych. Natomiast młodzi ludzie poznają to miasto od rynku, łatwo wchodząc w jego specyficzny klimat. Nie ma, pojechała do domu. Proszę. Kazimierz jest w sumie wspaniały, no ludzie są ekstra beauty i w ogóle, na przykład kupiliśmy chleb, który kosztował, no nie wiem, 8 tysięcy, my zapłaciliśmy jedynie 4, przed chwilą dostaliśmy za darmo cebularza, ostatnio nawet można powiedzieć pomidora, no beauty jest wspaniały. Będziesz się tutaj częściej spotykała ze swoimi przyjaciółmi? Pewnie. W ogóle od gościa, który wynajmuje pole tam gdzieś w tamtą stronę, dostaliśmy namiot i noc za darmo. No jest wspaniale. Zostało nam jeszcze kilka urokliwych miejsc do zobaczenia i kilka spotkań z ciekawymi ludźmi. Miło nam będzie, jeśli Państwo potowarzyszą nam w wędrowaniu po Kazimierzu w drugiej części naszego programu. Do Kazimierza można przyjechać choćby dla relaksu.
nad Wisłą w lipcowej scenerii i z widokiem na to zaczarowane miasteczko. Ten pan z fajką to nie eksponat, jakkolwiek on sam mówi, że nieraz ludzie przychodzą go zwiedzać i proszą o pozowanie do fotografii. To barwna i znana w Kazimierzu postać, Rudolf Buchalik, architekt, artysta, malarz, jeden z ostatnich z wymierającej rasy społeczników. W jego domu w sobotnie wieczory można spotkać kazimierzowską stałą i sezonową bohemę. O sobie i o więzi łączącej go z tym miejscem opowiadał nam, oprowadzając nas po swojej niezwykłej pracowni. A jak pan trafił do Kazimierza i w którym momencie poczuł pan, że tu zostanie? No, trafiłem dosyć przypadkowo. Pracowałem w Gdańsku w biurze projektu po studiach i była akcja ratowania zabytków. W Zamościu powstawała ekipa architektów głównie, plastyków. Jechałem do Zamościa przez Kazimierz, tu się zatrzymałem rano, zobaczyłem, jak to miasteczko wygląda i zostałem. Zresztą nie ja jeden, przeważnie. Tak to się odbywa tutaj, ci wszyscy ludzie, którzy coś tutaj, klimat tego miasteczka tworzą, to są nie stąd przeważnie. Tak zostają jak ja. Zresztą wyjeżdżaliśmy, wracamy, tutaj żyjemy. Kolekcja portretów, która znajduje się w pańskiej pracowni, czy to są ludzie, z którymi pan się ze wszystkimi stykał, z niektórymi pewnie przyjaźnił? Proszę opowiedzieć o niektórych osobach. To są ludzie, którzy przez tą pracownię się przewinęli. No, w związku z tym musieli również przez miasteczko się przewinąć. I w jakiś sposób zaistnieli. Tutaj mówimy, że albo się zasłużył, albo się odpowiednio wygłupił w tym miasteczku, wtedy tu ma prawo wisieć. Wybiórczo, Józio Miłosz, znana postać, to z nim warto porozmawiać w Kazimierzu. Fracescy, Nalepa, Lew Pietrzak, dziennikarz, to jest Wiesia, nasza sąsiadka ze wsi, profesor Miłobęcki, Tomek Tatarczyk, malarz, Daniel Tramekurt, który ostatnio wyjechał. Na jakiś czas mówi, że nas rzucił dla Paryża, ale on wróci, bo dla Krakowa nas też rzucał i też tu wrócił. Kolejne żony zostawiając po drodze. Tu jest Daniel Olbryski, sąsiad z Górki, Bukowski, który próbował się tutaj wkupić, kupił działkę i próbował z chłopami się tu jakoś zaprzyjaźnić, ufundował krzyż w środku wsi. No nie wyszło mu, chłopi powiesili swojego Chrystusa, on swojego i krzyż wyglądał dosyć śmiesznie, bo był jedyny krzyż, nie do dwóch Chrystus, dwie postacie Chrystusa wisiały. Na jednym krzyżu? Na jednym krzyżu, tak, tak. Teraz wyjechał, zdjął swojego Chrystusa i jest normalny krzyż. Bartek Kniewski, plastyk, byk kazimierski i byk starowiejski. To dlatego oni obok siebie wiszą, oni konkurowali, który jest lepszy. No ten wyrósł na potężnego. No starowiejski, no przyjeżdża tutaj i wciąż już głównie opowiada, jaki to z niego byk. No, wiek już nie ten, ale świetnie się trzyma, zresztą w telewizji często go widzi. No tu jest najstarsza w tej chwili jeszcze żyjąca mieszkanka wsi, Piekarczykowa, profesor Juszczak. To jest król, to jest postać w ogóle, też nie żyje, pustelnik we wsi. Mieszkał w takim maleńkim domku nad wsią. Żona mu zmarła, przylatywała do niego helikopterem w asyście diabłów. Profesor Jan. Profesor Jan, o właśnie, bo to jest w ogóle tak charakterystyczne. Kazimierz bez profesora Jana dużo stracił, bo profesor Jan już przed wojną, a był bardzo przystojny mężczyzną, jak każdy mężczyzna w Kazimierzu zresztą, ale on był wyjątkowo. Tutaj uwodził, jeszcze mu panie pamiętają, zresztą na pogrzebie była cała czereda jego wielbicielek, no, lekko, trochę posuniętych w wieku, ale widać było, że jednak miał gust dobry. No niestety zmarł przed 3 bodajże laty. No brakuje go trochę, stąd ten portret. Tutaj w ostatniej chwili udało mi się go namalować i to jest portret, który, no jeśli gdzieś tam jest potrzebny portret profesora Jona, to tutaj wykorzystywany jest właśnie. Panie Rudolfie, a proszę powiedzieć mi, co takiego jest w tym Kazimierzu dla pana, że pan tu jest? Właściwie wszystko, od pleneru, od klimatu, od atmosfery. Kawiarni, no i ludzie przede wszystkim, którzy tu przyjeżdżają, bo jest tu jedna wielka improwizacja. Wychodzi się
wchodzi się do kawiarni, nie wiemy, kto tam siedzi. I w zależności od tego, kto tam w tej kawiarni w danym momencie jest, kiedy ja wchodzę, to się zaczyna nawijać jakaś atmosfera, która się kończy często następnego dnia, no, po kilku dniach tak kawiarni zresztą przybywa, więc zagęszcza się ta atmosfera takich przypadkowych, improwizowanych spraw. Z pracowni pana Rudolfa udajemy się tam, dokąd prowadzą wszystkie drogi w Kazimierzu, do rynku, aby tradycyjnie posiedzieć chwilę w kawiarni. Spotykamy tutaj pana Radka Skrzeczkowskiego, człowieka o wyjątkowej osobowości i ciekawej biografii, oraz jego córkę Magdę, na stałe mieszkającą w Warszawie. Pańscy przyjaciele mówią, że bez pana nie byłoby Kazimierza. To nieprawda, to nieprawda. Przecież ja niedługo pójdę na górce, umrę i Kazimierz zostanie, a mnie nie będzie przecież. W każdym razie jest pan niewątpliwie postacią wrośniętą w pejzaż. Proszę mi powiedzieć, jak zmienia się Kazimierz? No, codziennie, coraz nowego jest coś nowego, ale bardzo dobrze. Przed wojną było inaczej troszkę. Po wojnie zrobili troszkę inaczej, a teraz robią tak jak kiedyś. Znajomy dużo pilnuje, żeby było tak jak kiedyś. A czy wyobraża pan sobie, że mógłby pan żyć w jakimś innym miejscu poza Kazimierzem? A to już ja raz mówiłem do filmu kiedyś, że wszędzie już byłem. No nie wszędzie, ale bardzo dawno widziałem, ale chcę być, zostawić tu w Kazimierzu, bo dla mnie jest najlepiej, wiesz, można żyć wszędzie, ale tu się najlepiej, bo tu się człowiek urodził. Ja będę trochę tłumaczył. Bo pan wie, dlaczego źle mówię, to kiedyś lepiej, chorowałem i tak mi trudno jest mówić. Ale dużo pani będzie czuła, co ja chcę powiedzieć, że można wszędzie żyć, ale tu najlepiej. Magda, a powiedz ty mi coś o Kazimierzu. Lubisz to miejsce? Tak, bardzo lubię. A dlaczego? No bo jest piękne powietrze u nas w Warszawie, w ogóle dymy są, samochody jeżdżą wszędzie, a tu jest trawa, łąki są, pięknie tu jest. A znasz tutaj dużo ludzi? Ja nie znam, bo ja tu nie byłam 2 lata, więc już dawno nie byłam, więc już nie znam raczej, ale dorosłych ludzi znam, tylko że dzieci nie znam. Aha, nie mam tu żadnych kolegów, koleżanki. No ale ci dorośli są chyba fajni, bo widzę, że jesteś zaprzyjaźniona z wieloma. Aha. Tak, są bardzo mili. A kogo lubisz najbardziej? To mi trudno powiedzieć, bo wszyscy są bardzo mili. A które miejsce w Kazimierzu lubisz najbardziej? Chyba ten rynek. W Kazimierzu i w jego okolicach można zobaczyć domy, przed którymi nie sposób nie przystanąć. Wśród nich wyjątkowej urody willa Jerzego i Marii Kuncewiczów. Tutaj pani Maria dożywała swoich dni. Obecnie organizuje się tu wieczory muzyczne i literackie, chociaż kazimierzanie powiadają, że dom ciągle nie służy żyjącym tak, jak życzyłaby sobie pani Maria. Z Kuncewiczówki wąwozem Małachowskiego schodzimy, oczywiście, do rynku, gdzie, chociaż niedługo będzie zmierzchać, tętni życie i ciągle jest na czym oko zatrzymać. Thank you.
malarza Tadeusza Filipka, na stałe mieszkającego w Szwecji, w Kazimierzu można spotkać latem każdego roku. Czy pan spotyka swoich przyjaciół z dawnych czasów tutaj? Jeżeli tak, to proszę o nich opowiedzieć. Przyznam się, że nie spotykam przyjaciół z dawnych lat. Poznałem nowych, mam nowych przyjaciół. Nowych, szalonych przyjaciół, którzy żyją tutaj. Mieszkają. No ja nie wiem, bo to bardzo indywidualne pytanie. Nie ma definicji na całą grupę ludzi, którzy mieszkają tutaj. Wszyscy są jakimiś indywidualnościami. To na tym to polega pewnie. Zanim pożegnamy się z Kazimierzem, wszak zaprosiliśmy Państwa tutaj tylko na jeden dzień, chcemy przedstawić kogoś, kto towarzyszył nam w tych wszystkich pięknych miejscach i w wielu innych, których z braku czasu nie zdążyliśmy Państwu pokazać. Michał Sulkiewicz, człowiek obdarzony wielkim urokiem osobistym, scenograf filmowy, ma również w Kazimierzu swój dom. Wie o miasteczku prawie wszystko i zna prawie wszystkich. Przez cały czas naszego wędrowania po Kazimierzu był pan naszym cicerone. Chciałabym, żeby pan teraz opowiedział o tym miejscu, o sobie najpierw, o miejscu i o ludziach. No cóż, ja tutaj jestem tylko przyjezdnym właściwie człowiekiem i myślę, że w ogóle mieszkańcy tego miasta są troszkę tak jak górale, jak Zakopiańczycy, że ci, którzy się tu urodzili, nawet ludzi, którzy długo tu mieszkają, traktują trochę jak ceprów. Więc troszkę jestem ceprem tutaj, ale jednocześnie chyba dość już dużo ludzi poznałem i zaczęło się to bardzo dawno temu, kiedy jeszcze ze swoją matką i siostrą przyjechałem po raz pierwszy do Kazimierza i wymyśliłem sobie, że chciałbym mieć taki domek, gdzie mógłbym chociaż łóżko wstawić. No teraz ten domek się trochę rozrósł, już teraz u mnie czasami całe tłumy ludzi nocują. Najeżdżają, bo wydaje mi się, że posiadanie domu tutaj jest warte tylko tego, żeby ten dom funkcjonował dla większej ilości ludzi, a nie tylko dla samego siebie, żeby to dawało schronienie różnym ludziom, którzy go lubią Kazimierz i przyjeżdżają tu z przyjemnością. A kto tu przyjeżdża? Bo zna pan wszystkich, którzy przyjeżdżają tutaj od wielu lat, prawda? No, wszystkich to trudno byłoby poznać, bo są miasteczko ma 4,5 tysiąca mieszkańców, no do 5, a w porywach miewa i po kilkadziesiąt tysięcy, więc trudno znać wszystkich, ale myślę, że dość dużo osób, tych, które stale przyjeżdżają, mogę powiedzieć, że większość z nich przynajmniej z widzenia znam, a dużo z nich blisko. Kto przyjeżdża, no cóż, no wiadomo, że malarze, to wiadomo, jest to niezastąpiony plener, niezwykły, o naprawdę takich walorach, które pozwalają każdemu malarzowi znaleźć jakiś kącik dla siebie do malowania i malarze, no ale nie tylko, oczywiście przyjeżdżają od dziennikarzy, pisarzy, poprzez również tłumy młodzieży, ludzi, którzy zajmują się muzyką, którzy lubią tu grać na rynku i można tu grać, tu jakby to nikogo nie dziwi, to miasto ma właśnie to, że nikogo to nie tylko nie dziwi, ale nikomu to nie przeszkadza. I to chyba też pewna swoboda poruszania się w tym mieście, robienia co się chce, ubierania się dość swobodnego, też powoduje to, że ludzie lubią tu przyjeżdżać. A miejscowi ludzie jakby przywykli do tego i chyba ta miejscowa ludność tworzy też pewien klimat, nie tylko ci przyjezdni, ci miejscowi w jakiś sposób akceptują to. Jest to jakaś no, specyficzna miejscowość i jej specyfika nie polega tylko na wyjątkowości tego pejzażu, który tu oglądamy, ale również na pewnej wyjątkowości ludzi miejscowych. O Kazimierzu można by nieskończenie, ale pora nam się żegnać z tym miejscem i z Państwem. Naszemu pożegnaniu niechaj towarzyszy poezja Karola Husarskiego. W powietrzu jest wieczornie, urocznie i niepewnie, w guślanych gęślach wiatru grzechotki cienkochyże, świerszczą upalne gaje, modrzewnie, białodrzewnie, dal wiślana taka bliska i tak skrzydleją krzyże.